rany. Ojej, ten pierwszy. Tam ten strasznie kopał. No. Wyciągają. Mrugnął ci. No, mrugnął ci, że masz jechać. To tak, głupie. Jak to się mówi, odświeżone, tylko pomalowane. Na szybko. To 6-5 mi jedzie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest holowanie drugiego samochodu z otwartą maską silnika. Taka maska doskonale zastępuje hamulec aerodynamiczny. Spokojnie, taki lekki, leciuteńki, w sam raz na wakacje. Stare przysłowie pszczół mówi, jak się kierowca śpieszy, to policja się cieszy. A, na policję. Nie, no po co? Jedziemy normalnie. Nie za prędkość budu. Tak? No. Stał z tym szareczką. Myśmy ładnie jechali, nie? No, my jedziemy tak ładnie. Pan na widoku stoją, nawet się nie schowali jakoś specjalnie. Oni mi tylko wiecznie wysyłają, że... Marka zaraz po BMW, czyli Caudi. To straszne i niesamowite przyspieszenie, jakie wygenerował silnik w tym Caudi, nie pozwolił władcy pierścieni utrzymać się na swoim pasie. Zobaczcie sami. W sensie opłaty i tak dalej, no. Komentarz widza. Jadę sobie spokojnie autostradą za inną ciężarówką z zachowaniem odpowiedniego dystansu zgodnego z przepisami. Jadę tak, bo nigdzie mi się nie śpieszy i najważniejsze. Podkreślam, najważniejsze. Mogę tak jechać. No ale przecież zawsze znajdzie się jakiś zjeb genetyczny w innym ciężarowym, któremu to nie pasowało. Zresztą. Zobaczcie sami, jak mu się mózg zlasował i CEO wyczyniał na drodze. Badania psychiatryczne takiego zawodowego idioty drogowego powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu. Patrz, wjeżdża przed nim, widzisz? Patrz co za drani. Wjechał mu, tak. Kierowca autka zaznaczonego strzałką wykona ciekawy manewr, jadąc na wprost z pasa przeznaczonego do lewoskrętu. No cóż, kolejne prawko znalezione w chipsach. Wielka prośba do widzów. Piszcie w komentarzach, kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo. Bardzo Państwu dziękuję za wyrażenie swojej opinii. Pa, kurwa, świnia jedna. Ten tutaj busiarz chyba leciał na oparach, bo bardzo mu się śpieszyło na stację benzynową. Chyba, że... Jakby nie wyprzedził, to by się udusił. Ona tam na prawo chyba, tak. Na lewo ona właśnie miała lepszą stronę, a na prawo... Przysłowiowe. Matki.
albo tak zwanych karyny. Matki przy aucie, a małe dziecko na środku ulicy pozostawione. Ale pilnujcie to dziecko! No bo gówno! Podwójna ciągła, przejście dla pieszych, skrzyżowanie, ale temu oszołomkowi to w niczym nie przeszkadza. Byle do przodu. I cyk, kolejna księżniczka, której lusterka w aucie służą jedynie do poprawiania makijażu. Patrzcie na tego tam z przodu. Cały czas jedzie normalnie i za chwilę dostaje pomroczności jasnej, wyprzedzając w najmniej odpowiednim miejscu. Na podwójnej, ciągłej i skrzyżowaniu. Na początku wszystko wydaje się być legitnie, ale za chwilę z lewej strony pojawi się srebrna strzała kombi. Może być taką troszkę kurde, nie? Turystów? No proszę, jak widzisz. BMK kurwa nie obowiązują zakazy, kurwa. Zastaną na skrzyżowanie, kurwa. Podwójna ciągła, przejście dla pieszych i skrzyżowanie. Kierowca tej furmanki pewnie myślał, że skoro jest noc, to nikt nie zauważy jego chorych manewrów na drodze. Ja tu sobie lecę spokojnie prawym pasem. A z prawej strony taki barani łebek wbija się na IOLO. No bo ma przecież migacz włączony. Z cyklu. Muszę, bo się uduszę. No ten tutaj to już poszedł na maksa. Gostek na ekspresówce osobówką leci prawym pasem i nagle przychodzi mu do głowy błyskotliwy pomysł, żeby z tego prawego pasa tuż przed innym autem sobie zawrócić. A co, że nie wolno? Zobaczcie, jak drobny bandziorek wyskakuje ze spodni podczas ucieczki po zniszczeniu samochodu innemu klientowi i przy okazji dostaje po ryju od poszkodowanego. Co się stało? Uważaj, wyjdź, zobacz, co się stało, zapytaj. Co mu się stało? Zapytaj. Obrobisz się? O kurde. Ale to co mu zrobił? Auto mu zniszczył. A ciekawe co mu zrobiło.